To już 80 lat historii. Cztery pokolenia piłkarzy, niezliczona ilość przyjaźni, znajomości i miłości. Miłości do sportu, miłości do piłki nożnej. Historia Mazura Karczew zaczyna się w 1942 roku, kiedy to bracia Trzaskowscy wraz z kolegami zakładają AKS 42 Karczew, który docelowo stał się ludowym klubem sportowym Mazur Karczew. Przez 80 lat historii klubu piłka nożna była wiodącym sportem. To dzięki piłce nożnej Karczew jest znany w całej Polsce. Wielkie sukcesy klubu to gra w trzeciej lidze, awans do 1/8 Pucharu Polski, wygrana przez naszą młodzież ogólnopolskiego turnieju Piłkarska Kadra Czeka, awans młodzieży do najlepszej czwórki w Polsce. Mazur wychował wspaniałych piłkarzy. Byli to m.in. Antoni Trzaskowski, Felix Niedziółka, Władek Grotyński, Jacek Dąbrowski, a dziś Damian Jakubik. Mazur miał w swojej historii również wspaniałych trenerów. Do najbardziej znanych należą Marian Olszewski, trener i wychowawca młodzieży, oraz Mieczysław Broniszewski, trener reprezentacji Polski. W Mazurze zawsze stawiano na szkolenie dzieci i młodzieży. Przyjmij, podaj, wyjdź na pozycję. To motto, które do dziś przyświeca trenerom w pracy z naszą młodzieżą. Dziś Akademia Mazura to ponad 300 dzieci, które się szkolą w jednej z najlepszych baz treningowych na Mazowszu. Mazur to marka, marka, z której karczewiacy są dumni. Być częścią tego klubu to zaszczyt i zobowiązanie. Mazur i piłka nożna, nierozłączna para.